Marek Piotr Wójcicki, witam w podcaście Ludzie są ciekawi. Dziś porozmawiamy o ziołach i ich uzdrawiającej mocy. Waszym i moim gościem jest pani Paulina, doktor farmacji, która specjalizuje się w lekach roślinnych. Dzień dobry. Dzień dobry. A pomówimy sobie o ziołach. Tak sobie wymyśliłem, wydaje mi się, że w Polsce zioła były, są i pewnie będą popularne, bo ile razy każdy z nas słyszał: zaparzę ci ziółek, napij się ziółek i tak dalej, i tak dalej. A wybór dziś mamy ogromny i te zioła są łatwo dostępne, prawda? Tak, zgadza się. Tak naprawdę, jeżeli chodzi o lek roślinny, to ludzkość ma do czynienia z nim od niepamiętnych czasów. Oczywiście w trochę różnych formach na przestrzeni wieków. Trochę różniło się to 100 lat temu, 200 lat temu w porównaniu z tym, co mamy teraz. Ale lek roślinny zdecydowanie jest tym najstarszym, najdłużej znanym człowiekowi. No i obecnie obserwujemy taki swoisty renesans, swoiste odrodzenie, jeżeli chodzi o lek roślinny, bo do początków XX wieku tak naprawdę zioła, rośliny były tym takim najważniejszym źródłem substancji leczniczych, takim najważniejszym remedium na wszelkie dolegliwości. Potem w miarę upływu czasu, kiedy do głosu dochodziły nauki chemiczne, synteza i kiedy rynek farmaceutyczny był stopniowo zalewany lekami syntetycznymi, troszeczkę ta fitoterapia, te leki ziołowe odchodziły w cień, ale teraz ponownie obserwujemy bardzo takie intensywne zainteresowanie, które wpisuje się jak najbardziej w ten trend wszystkiego co eko, wszystkiego co zdrowe, więc tak, Polacy zdecydowanie chętnie sięgają po zioła. Bo teraz mówiąc lek roślinny, rozumiem, widzę taką pigułkę, w której jest skondensowana moc tych ziół, albo po prostu mówimy o ziołach, które możemy sobie zaparzyć, tak? Tak, tutaj mamy też pewne rozróżnienia, dlatego że przez lek roślinny możemy rozumieć zarówno zioła sypkie, jak i wyciągi roślinne, jak i preparaty złożone, które w swoim składzie zawierają różne zioła, różne wyciągi ziołowe. No i też warto sobie rozróżnić pojęcia, jakimi są tradycyjne ziołolecznictwo i racjonalna fitoterapia, bo to są troszeczkę różniące się pojęcia, chociaż przenikają się dość mocno, bowiem o racjonalnej fitoterapii mówimy tak naprawdę dopiero od niedawna, od połowy lat 90. To jest taki dział, który propaguje fitoterapię, ziołolecznictwo, ale głównie w oparciu o evidence-based medicine, czyli to jest nauka oparta o fakt. Więc tutaj wszelkie wskazania związane z lekiem roślinnym, ze stosowaniem ziół, z interakcjami, z przeciwwskazaniami ewentualnymi mają swoje poparcie w badaniach naukowych. Natomiast jeśli chodzi o ziołolecznictwo tradycyjne, no to tak jak sama nazwa wskazuje, stosowanie płynie gdzieś tam z tradycji, z dziada, pradziada. I no tutaj nie musimy mieć takiego typowego poparcia w badaniach naukowych. Niektórzy troszeczkę tutaj odsuwają to tradycyjne ziołolecznictwo. Gdzieś tam ono jest spychane do takiego worka pod tytułem czary-mary. Nie każdy w to wierzy, nie każdy się ku temu skłania, ale jest to swego rodzaju hipokryzja, bo moim zdaniem przynajmniej nie powinniśmy też się w żaden sposób od tego odcinać. Troszeczkę w tym temacie nauka nie nadąża za tym, co gdzieś tam z pokolenia na pokolenie jest nam przekazywane. I sprawdzone przez babcie i prababcie, albo dziadków i pradziadków. Ciekaw jestem, dlaczego Polacy sięgają po zioła. Co im dolega? Czy to jest, no właśnie, ziółka na stres, na zmęczenie, na trawienie? No tutaj bardzo szeroki wachlarz zastosowań zioła mają, jeżeli chodzi o Polaków. Zdecydowanie najczęściej, tak z moich osobistych obserwacji gdzieś tam wynika, bo do niedawna też pracowałam w aptece, że jednak chyba tak najczęściej to zioła na trawienie, bo preparaty, które pomagają funkcjonować naszemu układowi pokarmowemu, stanowią rzeczywiście tą największą grupę środków roślinnych dostępnych w aptekach, ale równie często to są roślinne środki na przeziębienie, preparaty o działaniu uspokajającym, ziołowe preparaty o działaniu uspokajającym, ponieważ one są dostępne bez recepty. Więc to chyba takie trzy najważniejsze grupy, po które z moich obserwacji gdzieś tam my Polacy sięgamy. No dobrze, to chciałbym pomówić sobie konkretnie o różnych ziołach. No ich jest tyle, że na pewno o wszystkich nie powiemy, ale skoro uspokojenie, to co, melisa?
No, melisa jest takim najpopularniejszym ziołowym środkiem o działaniu uspokajającym, chociaż jej siła działania nie jest jakoś bardzo spektakularna. Ciężko mówić tutaj o takim silnym działaniu uspokajającym, ale rzeczywiście jako surowiec olejkowy, który zawiera składniki o takim delikatnym działaniu rozkurczającym, wyciszającym, chociaż ten mechanizm działania w przypadku melisy do końca nie został jeszcze poznany jak do tej pory, to może być rzeczywiście przydatna, jeśli chodzi o takie delikatne stany podenerwowania, delikatne stany pobudzenia nerwowego. Natomiast w jakichś poważniejszych przypadkach, bardziej nasilonych stanach, niekoniecznie przyniesie nam jakąś wymierną korzyść. Czy ma jeszcze jakieś działanie oprócz tego uspokajającego? Ja wolę melisę świeżą, nie przepadam za suszoną. Melisa ma sporo innych zastosowań, ale chyba innym takim działaniem, z którego w ostatnim czasie dość mocno zasłynęła, to aktywność przeciwwirusowa, ponieważ zawiera też takie związki jak na przykład kwas rozmarynowy. To są związki polifenolowe, to jest związek z grupy polifenoli, który posiada udowodnione silne właściwości przeciwwirusowe. Stąd też wyciągi z melisy są coraz częstszym składnikiem na przykład maści na opryszczkę, ponieważ wykazano właśnie tutaj w tym kierunku jej skuteczność. Poza tym jest to też taki surowiec, który pomoże nam w dolegliwościach związanych z przewodem pokarmowym, w takich stanach skurczowych przewodu pokarmowego, które są wynikiem właśnie napięcia nerwowego, więc to takie chyba tutaj ze sobą troszeczkę powiązane z tym stresem, z tym napięciem. Ewentualnie też jakieś takie dolegliwości związane z bezsennością też nam się tutaj wpasuje ten surowiec. Jest różnica, czy suszona, czy świeża, parzona na przykład? Zawsze jest różnica pomiędzy... W smaku na pewno, to wiem. A w smaku działaniu? Na pewno, w aromacie też. Oczywiście surowiec suszony zawsze jest, zwłaszcza jeżeli chodzi o surowce olejkowe, pozbawiony pewnej ilości tego olejku. Tak, z tym trzeba się liczyć, dlatego też surowce olejkowe, takie jak mięta, melisa, muszą być suszone w odpowiednich warunkach. I rzeczywiście w przypadku tych świeżych liści melisy można zaobserwować silniejsze działanie, zdecydowanie niż w przypadku tych suszonych. Dziurawiec to kolejne takie zioło, które przychodzi mi do głowy i chyba dosyć popularne. Na co pomaga? Dziurawiec zasłynął jako surowiec o działaniu przeciwdepresyjnym i rzeczywiście tutaj to jest jeden z lepiej przebadanych surowców roślinnych, który ma według Europejskiej Agencji do Spraw Leków w wielu wskazaniach dobrze ugruntowane działanie, co oznacza, że ma określoną ilość badań klinicznych, jakie nad tym surowcem przeprowadzono. No i w przypadku depresji rzeczywiście wykazano, że stosowanie dziurawca może być pomocne w przypadku depresji o takim nasileniu od słabego po umiarkowane, do tego stopnia, że no, ta jego aktywność była nawet porównywana z jedną z grup leków przeciwdepresyjnych, rzeczywiście ta aktywność była porównywalna. Natomiast tutaj w przypadku dziurawca często pojawiają się takie niedopowiedzenia, często nie każdy sobie zdaje z tego sprawę, że w zależności od tego, jaki wyciąg przyrządzamy z tego dziurawca, tak będzie on prezentował różne działania. Jeżeli chodzi o aktywność przeciwdepresyjną, to przede wszystkim działanie takie wykazują wyciągi alkoholowe i olejowe, natomiast jeżeli chodzi o zwykłe napary, o herbatki z dziurawca, to one przede wszystkim z uwagi na to, że zawierają głównie związki flawonoidowe, będą działały rozkurczająco na przewód pokarmowy, będą nam pomagały, jeśli chodzi o trawienie, jakieś stany skurczowe w obrębie właśnie układu pokarmowego. Schorzenia chociaż wątroby? Też, bo też działa żółciopennie, natomiast zdarza się często, że na przykład producenci na takich herbatkach typu Fix zamieszczają informację, że no jest to produkt rekomendowany w celu poprawy nastroju, co jest na przykład informacją wprowadzającą konsumenta w błąd, bo niestety no, napary z dziurawca w ten sposób nie działają. A jak działa mniszek lekarski? No, mniszek to jest taki bardzo też popularny w naszych tutaj rodzimych polskich stronach surowiec i on chociaż nie ma jakiejś większej liczby badań klinicznych, praktycznie możemy powiedzieć, że w ogóle nie ma żadnych badań klinicznych, jeśli chodzi o aktywność terapeutyczną mniszka.
no to tradycja stosowania tego surowca jest bardzo długa i to też z dziada, pradziada gdzieś tam wiemy, chociaż mamy sporą liczbę badań in vitro, badań na modelach zwierzęcych i dzięki nim wiemy dużo nie tylko na temat działania, ale też potencjalnych możliwości, potencjalnych dalszych kierunków badania już właśnie pod kątem klinicznym tego miszka, co się gdzieś tam powoli widzę rusza. Jego działanie jest różne w zależności od tego, czy mówimy o częściach nadziemnych rośliny, czy też o korzeniu. Najpopularniejszy jest zdecydowanie korzeń za sprawą inuliny. To jest taki związek, który ma działanie prebiotyczne, czyli działanie odżywcze dla naszego mikrobiomu, bakterii, które zamieszkują nasze jelita, które mają działanie dla nas takie korzystne. Mówimy często o tym mikrobiomie dobre bakterie. No i te prebiotyki są taką pożywką dla tych bakterii, więc wpływają na ich wzrost, co jest dla nas jak najbardziej korzystne. Natomiast jeżeli chodzi o części nadziemne miszka, no to tutaj przede wszystkim i ziele, i liście, i kwiaty to jest działanie żółciopętne, działanie hipoglikemiczne, więc też dosyć taki szeroki zakres działania aktywności terapeutycznej. Mniszek lekarski, czyli mlecze tak naprawdę, a potem z nich robią się dmuchawce, prawda? To tak, zioło. Chociaż nie jest to do końca poprawna, precyzyjna nazwa, bo my tak potocznie mówimy na mniszka lekarskiego mlecz, natomiast tak naprawdę istnieje inny gatunek rośliny, który nazywa się mleczem. No i on niestety nie jest już tak dobry, tak prozdrowotny, a wręcz może nam szkodzić. Nam niekoniecznie może, doprecyzuję, że tu bardziej chodzi o bydło, wykazano bowiem, że w stosunku do bydła, do zwierząt domowych, które zjadają tego mlecza, to jest konkretnie mlecz polny, może dochodzić do zatruć. Ale dosyć trudno je ze sobą pomylić. No, ta nazwa zwyczajowa mlecz nawiązuje do tego, że gdybyśmy obejrzeli sobie tę roślinę pod mikroskopem, to ona ma tam takie charakterystyczne struktury, rury mleczne, które właśnie są wypełnione takim sokiem. Zresztą mówimy też jak się zrywa mlecz. Już. Teraz mówimy o mniszku, tak. Jak pęknie, to takie mleczko wypływa, to prawda. Tak, dokładnie tak. Więc ta nazwa bardziej tutaj nawiązuje do tego, ale nie jest to nazwa gatunkowa tej rośliny. Tak to jak ja pan dodam, powiedział, to jest mniszek lekarski. Tak, to ja dodam jeszcze o mniszku lekarskim, że Grecy, którzy przyjechali kiedyś do Polski, znajomy mi opowiadał, byli zdziwieni, że tyle mniszka lekarskiego się u nas marnuje, bo oni uwielbiają wiosną jeść sałatki i są bardzo popularne właśnie z liści mniszka lekarskiego. A u nas w brud, ale niewiele osób zbiera. Ale one się właśnie świetnie nadają na pesto, na jakieś właśnie sałatki, tak jak pan powiedział, bo to jest też bogactwo witamin, minerałów różnego rodzaju. Także jak najbardziej można też w tym kierunku iść i wykorzystywać mniszka w kuchni. Można też wykorzystać pokrzywę. I teraz ciekaw jestem, bo na pewno można ją parzyć i za chwilę zapytam, co nam daje, ale gdzieś pokutuje takie przekonanie, że jak człowiek się poparzy tą pokrzywą, to dobrze robi na reumatyzm? Tak, kiedyś nawet stosowano celowo właśnie w leczeniu takich bóli reumatycznych okładanie pokrzywą, biczowanie tak jakby tą pokrzywą. No ma to związek z faktem, że te włoski parzące mają w sobie między innymi właśnie kwas mrówkowy, który wywiera takie działanie parzące i powoduje miejscowe przekrwienie, zaczerwienienie. To z kolei sprzyja krążeniu krwi, odpływowi ewentualnych jakichś metabolitów, które gdzieś tam odpowiadają za te stany zapalne. Czyli to miało sens. Tak, to miało sens jak najbardziej. A jeśli chodzi o parzenie, na co działa pokrzywa, może nam pomóc? Bo parzy się liście, na pewno. Niektórzy robią sobie takie koktajle na zimno też, dodając liście pokrzywy i na przykład robiący taki smoothie, takie wodno, na przykład jabłko i pokrzywa, to wiem. No pokrzywa to jest taka istna bomba witaminowa. U nas to jest roślina, którą też powszechnie jako chwast gdzieś tam kojarzymy, natomiast rzeczywiście to jest bogactwo i witamin, i kwasów organicznych, i związków mineralnych, także możemy bardzo wiele korzyści odnieść nawet z takiego profilaktycznego stosowania pokrzywy. Ona będzie bardzo przydatna na przykład anemikom, ponieważ ma i żelazo, i witaminę C, która wspomaga wchłanianie tego żelaza, ma kwas foliowy, który również działa krwiotwórczo. I ja w swojej karierze gdzieś tam farmaceuty często spotykałam się z pacjentami, którzy z różnych przyczyn nie mogli stosować leków na anemię, leków z żelazem, których skutkiem ubocznym częstym są na przykład zaparcia.
No i tacy pacjenci jako alternatywę stosowali na przykład właśnie sok świeży, ze świeżych liści pokrzywy. I rzeczywiście po miesiącu, dwóch, trzech te wyniki krwi znacząco się poprawiały. Także poza takim właśnie działaniem witaminizującym, odżywczym, no to w takich sytuacjach właśnie typu anemia, typu jakieś niedobory, ona będzie nam bardzo pomocna. Jeśli chodzi o napar, no to tutaj z uwagi też na związki, które działają diuretycznie, moczopędnie, to jak najbardziej będą pomocne w łagodnych infekcjach dolnych dróg moczowych, w jakichś stanach zapalnych tych dróg moczowych. No i to jest chyba takie najpopularniejsze zastosowanie, jeżeli chodzi o pokrzywę, właśnie te stany zapalne dróg moczowych. Czy dobrze kojarzę, że pokrzywa powinna być młoda i wtedy jest bardziej skuteczna? Tak, jak najbardziej. Najlepsza jest pokrzywa majowa. Tak jest i najlepiej jest ją zbierać przed okresem kwitnienia, wtedy kiedy te listki są jeszcze takie drobne, no wówczas właśnie w tych nadziemnych częściach pokrzywy kumulują się największe ilości tych prozdrowotnych związków, ponieważ później im ta pokrzywa jest starsza, to jak też wskazują niektóre z badań, w komórkach pokrzywy zaczynają się pojawiać takie związki zwane, takie struktury zwane cystolitami, które mogą mieć gdzieś tam jakiś niekoniecznie korzystny wpływ na przykład na nasze nerki. Taka starsza, zwłókniała, bardziej pokrzywa kiedyś była bardzo popularna, jeśli chodzi na przykład o czyszczenie garów albo jakichś innych przedmiotów użytku domowego, troszeczkę bardziej odległych nam czasach, ale rzeczywiście ta najmłodsza, wczesnowiosenna pokrzywa jest zdecydowanie najcenniejszym surowcem, jeśli chodzi o ten gatunek. No właśnie, na ziołach trochę trzeba się jednak znać, no bo tak, czasami wykorzystujemy korzeń, czasami liść, czasami kwiaty. Tak, prawda? No i w pokrzywie tak właśnie jest, że to, co nad ziemią działa zupełnie inaczej niż korzeń, bo korzeń pokrzywy z kolei ma bardzo dobrze udokumentowane działanie, jeżeli chodzi o wspomaganie leczenia łagodnego przerostu gruczołu krokowego u mężczyzn, więc korzeń pokrzywy jest w szczególności rekomendowany panom, którzy gdzieś tam są już mniej więcej po 40 roku życia lub też starsi, u których zaczynają się pojawiać tego typu dolegliwości i rzeczywiście tutaj ten korzeń pokrzywy może być pomocny. Jak stosować zioła? Czy za chwilę pomówimy o kolejnych ziołach, ale czy zioła można przedawkować? Można przedawkować, jak najbardziej. Pamiętajmy, że zioła to jest jednak zbiór różnych związków aktywnych i no, też są określone rekomendacje, określone wskazania odnośnie dawkowania poszczególnych ziół. Wiele spośród roślin leczniczych, jakie mamy na półkach w aptekach czy sklepach zielarskich, ma swoje oficjalne monografie Europejskiej Agencji do Spraw Leków i tam możemy znaleźć konkretne informacje odnośnie tego, jakie dawki powinny być stosowane. Co prawda, może w przypadku ziół nie ma takiego niebezpieczeństwa jak w przypadku leków, bo możemy się naturalnie nabawić jakichś dolegliwości gastrycznych, możemy się nabawić biegunki, kiedy zażyjemy jakiegoś zioła zbyt dużo, jakichś bóli głowy, nudności itd. W przypadku leków syntetycznych te dolegliwości będą częściej będą może bardziej poważne, natomiast pamiętajmy też, że jest gro ziół, które są po prostu trujące i no niestety było wiele takich przypadków na przestrzeni wieków, gdzie kolejne odkrycia w zakresie fitoterapii niestety były okupione po prostu zgonem i też w ten sposób dochodzono do tego, jakie dawki są gdzieś tam dopuszczalne, jakie zioła można stosować, jakich kompletnie należy unikać. Trochę taka metoda prób i błędów. Tak jak we wszystko w farmacji, no, może być trucizną, może być lekiem, jest to po prostu zależne od dawki. Tak samo w przypadku ziół trzeba przestrzegać tego, co gdzieś tam jest rekomendowane. No i raczej te dostępne w sklepach nam nie zaszkodzą, nie zatrują nas, może tak, prawda? Jeżeli byśmy na własną rękę zbierali, a byśmy się nie znali, to moglibyśmy sobie zaszkodzić. Dokładnie tak, dlatego też no, raczej jeżeli jesteśmy początkującym zielarzem, nie powinniśmy zbierać tych ziół, tych roślin, co do których nie mamy pewności, co do których mamy wątpliwości. Wiele gatunków roślin jest do siebie bardzo podobnych i no niestety tutaj czasami taka pomyłka może nas kosztować bardzo wiele. Także tutaj w przypadku takiego samodzielnego zbieractwa trzeba być bardzo ostrożnym.
gdyby ktoś mnie zapytał o zioło, z którym mam jakieś takie miłe skojarzenia, to wydaje mi się, że byłby to rumianek. Herbata z rumianku. Jakoś tak dobrze brzmi i dobrze mi robi na samą myśl. A tak naprawdę na co działa? Rumianek jest takim surowcem o wielokierunkowym działaniu i chyba nie ma domu w Polsce, który nie skrywałby gdzieś tam w szafce kuchennej właśnie rumianku, bo to z moich gdzieś tam wieloletnich obserwacji wynika, że chyba jest jednym z chętniej kupowanych ziół, które zastępują nam na przykład herbatę czy kawę. To jest remedium, które pomoże nam zawsze wtedy, kiedy mamy dolegliwości związane z przewodem pokarmowym, jakieś stany skurczowe, ponieważ on ma sporo takich związków o działaniu rozkurczającym. To jest surowiec olejkowy, bogaty w azuleny. Te azuleny właśnie wykazują taką aktywność rozkurczającą. To jest surowiec, którym powinny zaprzyjaźnić się pani, zwłaszcza te, które cierpią na bolesne miesiączki, panie, które borykają się z zespołem napięcia przedmiesiączkowego. No i ogólnie jest to surowiec bardzo często wykorzystywany, dlatego że jest bezpieczny. Bezpieczny i dla dorosłych, i może być stosowany u dzieci. Bardzo często wykorzystuje się w łagodzeniu objawów kolki u najmłodszych, już u niemowląt, więc jego jeszcze jedną taką bardzo ważną zaletą jest to, że wywiera delikatne działanie uspokajające, więc taka szklaneczka naparu rumiankowego przed snem jest jak najbardziej trafionym pomysłem dla wszystkich tych, którzy mają problemy z zasypianiem. Dobrze wiedzieć. Mięta kojarzy mi się raczej z remedium na bóle brzucha. Tylko? No nie tylko, to znaczy mięta jest takim surowcem, który rzeczywiście ma silne działanie żółciotwórcze, żółciopędne, więc ona rzeczywiście poprawia trawienie, ale jest też takim surowcem, który może nam pomagać w bólach głowy, w migrenach, który ogólnie też ma takie działanie rozkurczające, także to zastosowanie mięty może być o wiele szersze niż tylko takie typowo gastryczne dolegliwości. Ostatnio znajomi polecali mi ostropest, ma pomagać w regeneracji wątroby. To jakoś tak ostatnio popularne, modne zioło, bo zioła bywają modne, prawda, czasami? Zgadza się. No ostropest jest rzeczywiście takim surowcem, o którym ostatnio się mówi głośniej, częściej, ale nie jest to żadna nowość, jeżeli chodzi o świat fitoterapii, osoby, które gdzieś tam się interesują się ziołolecznictwem, ten ostropest od dawna dobrze znają. Zresztą mamy na naszym tutaj polskim rynku farmaceutycznym sporo preparatów, które na bazie tego ostropestu są produkowane przez bardzo znane polskie firmy zielarskie. No jest to taki surowiec, który na dobre się gdzieś tutaj nam wpisał w naszą polską fitoterapię. On doskonale regeneruje wątrobę. Przy lekkim stłuszczeniu może pomóc? Może być pomocny jak najbardziej, ale to jest też taki surowiec, który ma silne właściwości regeneracyjne, jeśli chodzi o wątrobę. Bardzo dobrze uszczelnia hepatocyty, czyli te komórki, które budują nam wątrobę. Bardzo dobrze się sprawdza, jeżeli chodzi o wszelkiego rodzaju zatrucia. Także jest jak najbardziej też takim wszechstronnym surowcem, aczkolwiek często bywa źle też stosowany, to też trzeba podkreślić, dlatego że często każe się nam zaparzać nasionka ostropestu, no w celu takim właśnie, żeby uzyskać napar, który będzie działał regenerująco na wątrobę, a niestety główny składnik ostropestu, który wykazuje takie właśnie działanie, czyli silimaryna, praktycznie nie rozpuszcza się w wodzie. To jest związek, który rozpuszcza się wyłącznie w alkoholu. Więc jeżeli zależy nam na stosowaniu ostropestu po to, żeby zregenerował naszą wątrobę, to zdecydowanie bardziej warto stawiać na preparaty gotowe w formie tabletek, kapsułek, które zawierają standaryzowane wyciągi z tego surowca i mają zadeklarowaną, określoną zawartość właśnie tej silimaryny. Teraz kolejne zioło. Też gdzieś kojarzę, tylko nie wiem, czy dobrze. Problemy z pamięcią, bierz wiesiołek. Wiesiołek, czy taki typowy surowiec na problemy z pamięcią? Może nie do końca bym się z tym stwierdzeniem zgodziła. Oczywiście jak najbardziej może działać odżywczo na nasz układ nerwowy, dlatego że to jest surowiec bogaty w niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe, ale on chyba znacznie bardziej zasłynął jako taki
I bo mówimy teraz bardziej o oleju z wiesiołka niż o samym wiesiołku, to trzeba uściślić, bo jeżeli chodzi o wiesiołek, to głównie wykorzystujemy olej tłoczony z nasion. No i ten olej wiesiołkowy jest bardzo pomocny, jak się okazuje, w przypadku pań, które mają problemy z napięciem przedmiesiączkowym, w przypadku zaburzeń hormonalnych, przy atopowym zapaleniu skóry, ale jakby się uprzeć, to też ma pozytywny wpływ, tak jak wszystkie kwasy, niezbędne, nienasycone kwasy tłuszczowe na układ nerwowy, więc możemy założyć, że też na pamięć będzie działał. A szałwia? Tylko kosmetycznie? Włosy, takie mam skojarzenie. Mocne. Mocne skojarzenie. To znaczy rzeczywiście wyciągi z szałwii... Tak, wyciągi z szałwii są stosowane w preparatach, zwłaszcza o działaniu przeciwłupieżowym, dlatego że szałwia ma takie działanie antyseptyczne, przeciwbakteryjne. No mi się zdecydowanie bardziej kojarzy z stanami zapalnymi jamy ustnej i gardła, bo to też chyba jest tak. Główne zastosowanie szałwii, jeśli chodzi o farmację, właśnie w takich preparatach, które mają odkażać jamę ustną, gardło w przebiegu stanów zapalnych, zakażeń bakteryjnych, ale są też preparaty, są też takie wskazania, że stosuje się ją w niektórych dolegliwościach także wewnętrznie, na przykład w nadmiernej potliwości. A jednym z takich tradycyjnych wskazań do stosowania szałwii jest też zbytnio nasilona laktacja, ponieważ szałwia ma zdolność, ma taką aktywność związaną z hamowaniem wydzielania przez gruczoły mlekowe, przez gruczoły potowe, więc też w tym kierunku się ją stosuje. Ale tutaj też trzeba być bardzo ostrożnym, jeżeli chodzi o wewnętrzne stosowanie szałwii, dlatego że w zbyt dużych ilościach, w zbyt dużych stężeniach, zwłaszcza wyciągi alkoholowe, które zawierają duże ilości tujonu zawartego w tej szałwii, mogą niestety działać niekorzystnie, zwłaszcza na układ nerwowy i powodować pewnego rodzaju jakieś tam dolegliwości. Tu stawiamy przecinek w naszej rozmowie z panią Pauliną, doktor farmacji specjalizującą się w lekach roślinnych. W drugiej części rozmowy powiemy, jak parzyć zioła, w jakiej temperaturze, czy przykrywać podczas parzenia, czy nie. Czy łączenie niektórych ziół z lekami może być niekorzystne? Wrócimy oczywiście do omawiania działania kolejnych ziół, między innymi tych, które znamy z kuchni, czyli bazylii, tymianku, rozmarynu, majeranku, lubczyku, czy kolendry, także oregano. Zapytam też o działanie lawendy, krwawnika pospolitego, skrzypu polnego, czy gojnika, który zwany jest szałwią libańską. Powiemy także o popularnych ostatnio adaptogenach, czyli ziołach, które zwiększają odporność na stres. Jakie to zioła? Dowiecie się z kolejnej części rozmowy z panią Pauliną. Dajcie znać, jak podobał wam się dzisiejszy odcinek. Zachęcam do komentowania na YouTube, Facebooku, Instagramie i TikToku. Zachęcam również do subskrypcji mojego kanału na YouTube. Wtedy żadne nowe rozmowy w podcaście Ludzie są ciekawi wam nie umkną. Dzięki waszym subskrypcjom będę mógł podcast rozwijać. Zapraszam też na stronę www.ludziesąciekawi.pl. Tam znajdziecie wszystkie odcinki podcastu. Dowiecie się także, jak zostać patronem podcastu Ludzie są ciekawi. Możecie wspierać mnie nawet symbolicznymi wpłatami. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia w drugiej części rozmowy o ziołach z panią Pauliną, doktor farmacji, która wie wszystko o lekach ziołowych.